To pierwsza wizyta Roberta Biedronia w naszym mieście po powstaniu nowego projektu politycznego. Wiosna przybyła na Mazowsze i to nie tylko ta pogodowa, ale także ta polityczna. Bardzo długo, bo 14 lat czekaliśmy jako Polki i Polacy, jako obywatele demokratycznego państwa na to, żeby skończyć z jałowym sporem dwóch wielkich partii politycznych, które zmonopolizowały dyskusję, a raczej jej brak. Robert Biedroń zapewnił, że chce rozmawiać o realnych problemach Polaków. Politycy zajęci swoimi sprawami zostawili problemy Polek i Polaków gdzieś z boku. Dlatego jesteśmy tutaj dzisiaj, dlatego jest dzisiaj wiosna, dlatego powołaliśmy naszą siłę polityczną, żeby w końcu coś się zmieniło. I taką listę 10 jaskółek, dzisiaj wiosennych jaskółek na Mazowszu chciałbym Państwu rekomendować. Liderką mazowieckiej listy partii Wiosna została Paulina Piechna-Więckiewicz, która od wielu lat działa w samorządach i to właśnie o nie chce walczyć w Parlamencie Europejskim. Sprawami polskich samorządów. Samorządów, które w Polsce są ostatnią instytucją budzącą zaufanie Polek i Polaków. O które chcemy walczyć, o to, żeby środki unijne były równomiernie rozkładane, żeby nie działo się tak, że ten, kogo stać na najlepszych fachowców od ściągania środków unijnych, decydował o tym, że jakiś samorząd te środki unijne dostaje. Na mazowieckiej liście Wiosny do Parlamentu Europejskiego znalazły się 3 osoby z regionu radomskiego. Z drugiego miejsca startować będzie koordynator regionu radomskiego i szef mazowieckiego sztabu partii Roberta Biedronia, Patryk Fajdek. Z czwartej pozycji wystartuje emerytowany wojskowy major Sławomir Grychtal, który pracował przy organizacji pierwszych pokazów lotniczych airshow. Natomiast z dziewiątej pozycji o mandat ubiegać się będzie Małgorzata Zimnicka, liderka czarnych protestów w naszym mieście.